Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Łukanicz-Domaszewska, jestem doktorem nauk ekonomicznych, pracuję na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Jestem również instruktorem fitness, od wielu lat prowadzę zajęcia fitness, a tematem mojej dzisiejszej prezentacji jest ekonomia, a zdrowy tryb życia. Porozmawiamy sobie dzisiaj na tematy właściwie, które są na pewno dobrze Wam znane i które wszyscy bardzo lubimy. Po pierwsze, porozmawiamy o jedzeniu, na pewno wszyscy lubicie jeść, oraz porozmawiamy o aktywności fizycznej, czyli o sporcie. Zapraszam serdecznie. Podczas dzisiejszej prezentacji omówimy sobie, co to jest kaloria i ile kalorii potrzebujemy w ciągu dnia. Zaprezentuję Wam również przykład posiłku fast foodowego i skonfrontujemy go z posiłkiem domowym i podam Wam kilka przykładów również. Następnie przejdziemy do piramidy zdrowego żywienia i ją omówimy. Omówimy także piramidę aktywności fizycznej. Postaram Wam się pokazać zasady żywienia według profesora Bergera, tak zwane zasady 5 razy U. Zrobimy również kilka zadań, a na koniec przygotowałam dla Was specjalną niespodziankę. Na pewno wszyscy wiecie doskonale, co to takiego właściwe odżywianie. Właściwe odżywianie to tak naprawdę dostarczanie naszemu organizmowi niezbędnych składników pokarmowych plus bardzo ważna jest przy tym regularność posiłków. Teraz właśnie przejdziemy do tego, czym są kalorie. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy twierdzą, że kalorie to są takie małe, podstępne stworzonka, które mieszkają w naszych szafach i zmniejszają nam w nocy nasze ubrania. Myślicie, że to jest prawda? No chyba nie. Tak naprawdę kaloria to jest jednostka energii, dostarczana zarówno do naszego organizmu, jak również wykorzystywana przez nasz organizm dzięki tym kaloriom, a właściwie poprawnie powinno się mówić kilokaloriom, można określić zarówno ilość energii w pożywieniu, którą dostarcza się do naszego organizmu, jak i ilość energii spożywanej przez ruch oraz zużytej na potrzeby metaboliczne organizmu. Dlaczego to kilokaloria? Na pewno wszyscy wiecie, że ten przedrostek kilo oznacza 1000. I kilokaloria to tak naprawdę 1000 kalorii. Kilokaloria z definicji jest to ilość ciepła niezbędna do podniesienia temperatury 1 kg wody o 1 stopień Celsjusza. Tak jak powiedziałam, w żywieniu kilokaloria to tak naprawdę 1000 kalorii. Często właśnie w żywieniu potocznie mówi się o kaloriach, ale tak naprawdę mamy na myśli kilokalorie. I taki przykład, zakładając, że 1 kilokaloria to 1000 kalorii i to jest inaczej, podniesienie 1 kg wody o 1 stopień Celsjusza, łatwo możemy obliczyć w ten sposób, że taka dzienna dawka kalorii, jaką przyjmuje każdy człowiek, to jest około 2000 kilokalorii, czyli 2 miliony kalorii, może posłużyć do doprowadzenia 20 kg wody do wrzenia. I tutaj chciałam Wam pokazać taki przykład. Skonfrontujemy sobie teraz posiłek fast foodowy kontra posiłek domowy. Zobaczcie, taki posiłek fast food typowy, załóżmy, że to będzie Big Mac z serem, duże frytki oraz Coca-Cola. Big Mac z serem ma 810 kilokalorii. Duże frytki to jest około 500 kilokalorii, natomiast Coca-Cola 205 kilokalorii. Jeśli zsumujemy to wszystko razem, to wyjdzie nam aż 1515 kilokalorii. Natomiast jeśli porównamy sobie teraz posiłek domowy, załóżmy, że
Mamy tutaj zupę jarzynową i to jest około 120 kilokalorii, pierś z kurczaka 400 kilokalorii, ziemniaki 154 kilokalorie oraz marchewka z groszkiem 96 kilokalorii. Sumujmy to teraz wszystko razem i wychodzi nam 770 kilokalorii. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma posiłkami? Posiłkiem fast food, a posiłkiem domowym. Zobaczcie, jeśli od 1515 kilokalorii odejmiemy 770 kilokalorii, wyjdzie aż nam 745 kilokalorii różnicy. I tutaj dla przykładu jeden Big Mac ma aż 564 kilokalorie. I co możemy zrobić, żeby spalić tego Big Maca? No to, żeby spalić tego Big Maca, który ma 564 kilokalorie, możemy grać w koszykówkę aktywnie przez 64 minuty. Możemy jeździć na rowerze około 10 km na godzinę, aż przez ponad 2 godziny, no przez prawie 2 godziny, 112 minut. Możemy również grać w piłkę nożną przez ponad 50 minut, możemy również pływać, ale to przez 84 minuty, lub też pójść na spacer, na przykład z psem, ale to musimy aż spacerować przez 170 minut. Następny przykład. Dwa kawałki pizzy z salami. Na pewno każdy z Was lubi pizzę. Tu akurat dla przykładu pokazałam pizzę salami i dwa kawałki takiej pizzy wynoszą 518 kilokalorii. I dla zobrazowania to tyle samo, co aż 231 truskawek, tyle samo, co 6 jabłek, tyle samo, co 18 pomidorów, to jest również tyle samo, co dwa kotlety, takie smażone w panierce z indyka oraz również tutaj nawet mam, przyniosłam ze sobą dwa pączki. I te dwa kawałki pizzy z salami, słuchajcie, możemy spalić na przykład poprzez bieganie przez 31 minut, tak bardzo szybko. Możemy też pływać szybko przez 43 minuty. Możemy również jeździć na rowerze przez ponad godzinę. Możemy również maszerować, taki szybki spacer, przez 2 godziny i 7 minut. Lub też możemy leżeć, ale leżeć, no to byśmy musieli, żeby spalić te dwa kawałki pizzy aż przez 14 godzin i 49 minut. Następnie mamy paczkę chipsów Lay's. Taka cała, słuchajcie, paczka chipsów Lay's to aż 727 kilokalorii. I to inaczej tyle samo, co trzy kawałki pizzy serowej Margherita, to tyle samo, co aż 325 truskawek, 25 pomidorów, 7 jabłek, 3 kotlety z indyka, a także dwa pączki. I żeby spalić taką całą paczkę chipsów Lay's, to byśmy musieli biegać przez 44 minuty, pływać szybko przez 1 godzinę, jeździć na rowerze przez 1 godzinę i 32 minuty, szybko maszerować przez 2 godziny i 58 minut. Moglibyśmy też leżeć, ale to aż przez 20 godzin i 46 minut, żeby spalić taką jedną paczkę chipsów. Następnie frytki. Frytki takie z McDonalda i to taka mała porcja tych frytek to jest 250 kilokalorii. I to jest tyle samo, co taki jeden kawałek pizzy Margherita, 107 truskawek, 8 pomidorów, dwa duże jabłka, mniej więcej takie, jeden kotlet z indyka, a także to tyle samo, co jeden hamburger. I żeby spalić takie frytki, to musielibyśmy biegać przez 14 minut, szybko pływać przez 20 minut, jeździć na rowerze przez około pół godziny, maszerować przez prawie godzinę lub też leżeć, ale to przez 6 godzin oraz 49 minut.
Jeden baton Snickers, tu akurat dla przykładu pokazałam, i to Snickers ma aż 487 kilokalorii. I to jest, słuchajcie, tyle samo co 217 truskawek, 17 pomidorów, 5 dużych jabłek, 2 kotlety z indyka oraz 2 kawałki pizzy serowej. Żeby spalić takiego jednego Snickersa, musielibyśmy biegać przez około pół godziny, szybko pływać przez 41 minut, jeździć na rowerze przez ponad godzinę, maszerować przez prawie 2 godziny lub też moglibyśmy leżeć, ale to przez 13 godzin i 54 minuty. Następnie chciałabym Wam powiedzieć, co to takiego jest piramida zdrowego odżywiania, czy inaczej piramida zdrowego żywienia. Jest to taka ilustracja, która przedstawia zalecany przez specjalistów sposób żywienia. Na takim jednym obrazku zawarte są najważniejsze zasady komponowania naszego codziennego jadłospisu. I na czym polega ta piramida żywienia? Ta piramida żywienia polega na tym, że na swojej podstawie zawiera żywność, która jest podstawą zdrowego stylu życia i warto zwiększać udziały tej żywności na swoim talerzu. Są też również tacy wielcy nieobecni w tej piramidzie i do tych wielkich nieobecnych zawieramy przede wszystkim cukier i sól. Czyli tutaj mam na myśli przede wszystkim różne ciastka, czekoladę, również chipsy, które powinniśmy zastępować owocami. I zobaczcie, tutaj mamy właśnie piramidę żywienia i zobaczcie, na podstawie, czyli na samym dole mamy przede wszystkim owoce i warzywa i również tam powinna się znaleźć woda. Powinniśmy pić jak najwięcej wody i jeść jak najwięcej warzyw i owoców. Na drugim poziomie od dołu powinny znaleźć się produkty zbożowe. Z kolei na trzecim poziomie nabiał, mleko i jego przetwory. Na czwartym poziomie to są ryby, mięso, nasiona, rośliny strączkowe i na samej górze orzechy, nasiona, mogą też znaleźć się takie zwane zdrowe przekąski, na przykład gorzka czekolada, ale to w najmniejszych ilościach. I słuchajcie, teraz dla Was przygotowałam taką zagadkę, gdzie byście umieścili na przykład taką pomarańcz w tej piramidzie. No więc wszystkie owoce, czyli tutaj mam jabłko, pomarańcz, granat, umieszczamy na samym dole piramidy, czyli tych owoców powinniśmy jeść jak najwięcej. To samo dotyczy warzyw. Tutaj akurat mam sałatę, brukselkę, paprykę. I to również na samym dole piramidy. Następnie mam dla Was pytanie, gdzie umieścimy Coca-Colę, taką puszkę Coca-Coli. No puszka Coca-Coli w ogóle nie powinna się znaleźć w naszym jadłospisie i jest tak zwanym wielkim nieobecnym tej piramidy, więc nie umieszczamy jej nigdzie. To samo dotyczy batoników różnych. Również nie umieszczamy w naszej piramidzie żywności, ale na przykład serek. Gdzie umieścimy? Serek umieścimy na poziomie trzecim od dołu, czyli tam, gdzie mamy mleko, nabiał i jego przetwory, tak? Przejdźmy teraz, słuchajcie, do następnej piramidy, do piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Tutaj pokazałam Wam, macie na rysunku również zaznaczoną żywność, ale chciałam Wam troszkę opowiedzieć o tej piramidzie aktywności fizycznej, którą macie przed sobą. I tutaj mamy różne aktywności fizyczne, które powinniśmy wykonywać w ciągu tygodnia. I na samym dole piramidy są czynności, które powinniśmy wykonywać codziennie.
I co to takiego jest? To jest na przykład codzienny spacer, może być spacer z psem, spacer ze znajomymi, może to być wyjście na podwórko, spędzanie aktywnie czasu na dworze. Również zaleca się chodzenie po schodach zamiast używania windy i to powinniśmy robić codziennie. Następny poziom piramidy, ten drugi od dołu, to są czynności, które powinniśmy robić 3-5 razy w tygodniu. I to są na przykład różne zabawy z piłką, jazda na rowerze, jazda na rolkach, jazda na hulajnodze. Kolejny poziom piramidy, czyli ten zaznaczony na kolor niebieski, to są aktywności, które powinniśmy w zasadzie uprawiać 2-3 razy w tygodniu. I to są ćwiczenia rozciągające, kształtujące na przykład estetykę ruchu, czyli tutaj taniec, pilates, pływanie, różne sporty walki też tutaj się znajdą. No i ostatni poziom piramidy, ten zaznaczony na naszym rysunku na kolor żółty, to są te czynności, które powinniśmy ograniczać. Czyli przede wszystkim granie w gry komputerowe i używanie telefonów komórkowych. I ogólnie komputer oraz telewizja. I to powinniśmy ograniczać. I teraz chciałam przejść do 5 zasad żywienia według profesora Bergera. To są takie zasady 5 razy U. Jak spojrzycie na prezentację 5 razy U, czyli U jak urozmaicenie, U jak umiar w jedzeniu, U jak unikanie, U jak uregulowane posiłki oraz U jak uprawianie sportu. Urozmaicenie. Przez urozmaicenie naszej diety rozumiemy szeroki asortyment produktów spożywczych, tak żeby każda grupa żywności znalazła się w naszym każdym posiłku w zasadzie. Następnie umiar w jedzeniu, czyli inaczej nie przejadanie się, odchodzenie od stołu z takim lekkim uczuciem, z uczuciem lekkiego niedosytu, jedzenie według naszych potrzeb i utrzymanie optymalnej masy ciała. Następnie unikanie. No to czego powinniśmy w naszej diecie unikać? Na pewno wiecie, jest to przede wszystkim cukier, jest to też sól, tłuszcze, cholesterol, a także różne używki oczywiście tutaj też w to wchodzą. Kolejna literka U to uregulowanie posiłków, czyli mamy przez to na myśli stałe pory posiłków i stała liczba posiłków. No i ostatnia literka U to uprawianie sportu, czyli regularny wysiłek fizyczny, regularna aktywność fizyczna. Na pewno każdy z Was ma swój ulubiony sport. I tutaj chciałabym przejść do tabelki, która pokazuje spalanie kalorii. I zobaczcie, mam tu wypisane różne aktywności fizyczne, różne sporty, które na pewno uprawiacie i ile spalamy kilokalorii tak naprawdę w ciągu godziny uprawiania danej dyscypliny, w ciągu 30 minut uprawiania tej dyscypliny oraz w ciągu 15 minut uprawiania dyscypliny. I zobaczcie, mamy na przykład jazdę na rolkach. W ciągu godziny jazdy na rolkach możemy spalić aż 400 kilokalorii. Koszykówka. Jeżeli będziemy grać w koszykówkę przez całą godzinę, możemy spalić aż 550 kilokalorii. Jeśli chodzi o pływanie, to przez godzinę pływania spalamy 400 kilokalorii. Załóżmy pół godziny gry w tenisa, możemy spalić 225 kilokalorii, a jeżeli będziemy przez 15 minut skakać na skakance, to spalimy 144 kilokalorie. Jeszcze chciałabym Wam pokazać, jak
Spalamy kalorie podczas wykonywania różnych czynności domowych. Na pewno rodzice nieraz Was proszą, żebyście poodkurzali, posprzątali swój pokój, starli kurze, pozamiatali podłogi, umyli na przykład okna i przy takim myciu okien przez godzinę spalamy aż 240 kilokalorii. Przy pracy w ogródku 250 kilokalorii. Jeśli będziemy prasować przez godzinę, to spalimy 144 kilokalorie. Przy ścieraniu kurzy spalimy aż 240 kilokalorie. Przy sprzątaniu swojego pokoju 180 kilokalorii. A przy zmywaniu naczyń 114 kilokalorii. I przygotowałam dla Was takich kilka zadań. Zadanie numer 1. Zobaczcie. Hania pomagała mamie w porządkach. Przez 2 godziny myła okna, potem przez 1,5 godziny odkurzała mieszkanie, a następnie 30 minut poświęciła na zmywanie naczyń. I pytanie jest następujące. Ile kalorii spaliła Hania, pomagając mamie w sprzątaniu, w porządkach? I jeszcze raz pokażę Wam tą tabelkę spalania kalorii podczas różnych czynności domowych i zobaczcie, co robiła Hania. Przez dwie godziny myła okna. Mycie okien przez 1 godzinę to możemy wtedy spalić 240 kilokalorii. Następnie przez 1,5 godziny odkurzała mieszkanie, a następnie 30 minut poświęciła na zmywanie naczyń. To cofnijmy się jeszcze raz do naszej tabelki. Odkurzanie to jest 260 kilokalorii, natomiast zmywanie naczyń 114 kilokalorii. Czyli zobaczcie, mycie okien przez 2 godziny to będzie 2 razy 240 kilokalorie, czyli 440 kilokalorii. Następnie odkurzała przez 1,5 godziny, czyli 260 kilokalorii i jeszcze musimy dodać 0,5 godziny, czyli 130 kilokalorie. To mamy razem 390 kilokalorie oraz zmywała przez 0,5 godziny, czyli 57 kilokalorii, no bo godzina zmywania to było 114 kilokalorii. I jak wszystko razem sumujemy, dodamy do siebie, to wyjdzie nam 887 kilokalorii, czyli Hania spaliła 887 kilokalorii przy domowych porządkach. Kolejne zadanie, zobaczcie, Michał zjadł hamburgera o wartości kalorycznej 560 kilokalorii, zjadł również frytki o wartości kalorycznej 239 kilokalorii i wypił puszkę coli. Ile spożył kalorii? I zobaczcie, hamburger to mamy 560 kilokalorii, frytki 239 kilokalorii, Coca-Cola 205 kilokalorii. Jeżeli to wszystko do siebie dodamy, to wyjdzie nam aż 1004 kilokalorie. I pytanie jeszcze, bo nie zadałam Wam chyba pytania jeszcze, ile spalił kalorii, to już policzyliśmy. Natomiast jakie aktywności sportowe można mu zaproponować, żeby spalił te kalorie? Wyszło nam 1004 kilokalorie. Także zobaczcie na naszą tabelkę spalania kalorii, co mógłby zrobić Michał, żeby spalić te 1004 kilokalorie. No więc mógłby na przykład grać w piłkę przez godzinę i to jest 650 kilokalorii oraz przez godzinę grać w koszykówkę, to jest 550 kilokalorii. To by na pewno spalił ten cały posiłek, jeszcze z naddatkiem. Mógłby również grać w tenisa przez godzinę, to jest 450 kilokalorii i na przykład pływać przez godzinę, to jest 400 kilokalorii oraz przez, załóżmy, 15 minut grać w piłkę nożną, to jest 163 kilokalorie.
I trzecie zadanie. Chciałabym, żeby każdy z Was oszacował swoje tygodniowe zużycie kalorii. Chciałabym, żebyście zrobili sobie taką tabelkę, zobaczcie, dzień tygodnia, plan aktywności oraz spalone kalorie. Napiszcie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, wypiszcie swoje aktywności sportowe, które wykonujecie w tygodniu i na podstawie tabelki spalania kalorii sumujcie, ile w ciągu tygodnia spalacie kalorii. Ja na przykład zrobiłam to dla siebie i ja trenuję aerobik, jak już Wam wspomniałam, i w poniedziałki, w środy oraz w piątki. I tutaj spisałam sobie, ile kalorii spalam podczas jednej godziny aerobiku. To jest około 550 kilokalorii. W piątek ćwiczę troszkę dłużej, półtorej godziny, i to będzie wówczas 810 kilokalorii. W sobotę zaplanowałam spacer godzinny, to będzie około 200 kilokalorii, a w niedzielę jogę przez godzinę, czyli 288 kilokalorii. I w sumie wyszło mi, że w ciągu tygodnia spalę 2398 kilokalorii. I ostatnie zadanie, które dla Was przygotowałam. Mamy tutaj plan aktywności trzech osób. Plan Asi, plan Ani i plan Adama. Mamy rozpisany ich plan tygodniowy i mamy ustalić, kto z nich najwięcej spalił kalorii w ciągu tygodnia. I zobaczcie. Ania w poniedziałki przez 2 godziny jeździ na rolkach, we wtorki przez 2 godziny jeździ konno, w czwartek 1 godzina aerobiku, a w niedzielę 1 godzinę poświęca na pływanie. Natomiast Asia w poniedziałek 2 godziny jeździ na rowerze, w środę 1,5 godziny ćwiczy jogę, w piątek 2 godziny gra w siatkówkę, w sobotę 0,5 godziny przeznacza na skakanie na skakance. Natomiast Adam w poniedziałek przez 2 godziny gra w koszykówkę, w środę 1 godzinę poświęca na pływanie, w piątek 2 godziny gra w piłkę nożną, natomiast w niedzielę 1 godzinę poświęca na grę w tenisa. Jeśli sobie rozpiszemy, ile dane aktywności, ile podczas uprawiania tych aktywności spalamy kalorii, to wychodzi nam, że Ania w sumie w ciągu tygodnia spala 3050 kalorii, natomiast Asia 2819, a Adam 3250 kilokalorii. Zatem widzimy, że najwięcej kalorii w ciągu tygodnia spośród tych trzech osób spalił Adam. I na koniec przygotowałam dla Was niespodziankę. Zapraszam Was na kilkuminutowe ćwiczenia, wygodnie się ubierzcie, niczego nie potrzebujecie, tylko wygodne mogą być buty sportowe, wygodna koszulka, spodenki i troszkę miejsca. Także zaraz się widzimy na ćwiczeniach. Cześć! Tak jak obiecałam, zapraszam Was na niespodziankę. Będą to ćwiczenia, każde ćwiczenie wykonamy przez 30 sekund, będzie 10 ćwiczeń, bardzo intensywnych, także weźcie sobie butelkę wody mineralnej. Ćwiczenia zaprezentuję razem z moimi asystentami Weroniką oraz Ksawerym. Nie potrzebujecie żadnego sprzętu, tylko kawałek miejsca i dużo chęci. Zapraszamy do pierwszego ćwiczenia. Będą to pajace. 3, 2, 1, start. Oddychamy. Nie musisz się spieszyć w swoim tempie. Ważne, żeby wytrzymać 30 sekund. Oddychamy.
I drugie ćwiczenie, bieg bokserski. Wysoko kolana i ciosy. Trzymaj tempo. Wciągnij brzuch. Wyżej kolana. I jedziemy. Jak tam, Weronika? Wszystko dobrze? Ksawcio? Jeszcze troszkę. Wytrzymajcie. I trzecie ćwiczenie. Wyskok. 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 Skok. Przysiad i w górę wyskok. Jeszcze troszkę. Jeszcze wytrzymajcie. I zatrzymujemy się w przysiadzie. Same ciosy. I tempo, tempo, tempo. Cios, cios, cios. Przysiad, ksawcio. I raz, 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 raz. Przysiad, Weronika. I mocno ciosy. Ksawcio, jakbyś boksował. Raz, 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 raz. I kolejny przysiad, cios. Cios, cios, cios. Mocny cios. Dalej, dalej. Płosko się cios. Jeszcze troszkę. Uśmiech. I zatrzymujemy, przyspieszamy. Nisko na nogach. Super. Super, super, super. Jeszcze. Jeszcze troszkę. Szybciej nóżki. Jeszcze trochę. Jeszcze troszkę wytrzymaj. Wytrzymaj. I burpee. Wiem, że to ciężkie ćwiczenie, ale wszyscy sportowcy je robią. Ogólnorozwojowe ćwiczenie na wszystkie mięśnie. Lecimy. I zostajemy w podporze. Kolana do brzucha. Można wolniej. Dociągamy. Dociągamy. I można też szybciej. Jak chcemy. Raz, dwa. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. I przechodzimy do deski. Trzymamy. Uśmiech na buzi. I trzymamy. Wytrzymajcie troszkę. Jak już nie macie siły, to kolanka do podłogi. Trzymamy dalej. Ale to tylko w ostateczności. Trzymamy. Trzymamy, trzymamy. I szybciutko wstajemy. I na sam koniec. I raz, dwa. Uśmiech. Raz, dwa. Raz, dwa. I wyżej noga. A Weronika, umiesz szpagat. Wyżej, wyżej. I raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I stajemy szeroko. Bierzemy wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. Luźno wydech, ręce. I bardzo wam dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia. Cześć.
piąteczka, piąteczka,